Najczęściej diagnozowanymi chorobami zawodowymi w Polsce są plice płuc, choroby zakaźne lub pasożytnicze oraz przewlekłe choroby narządu głosu. Jeżeli chodzi o branżę, to jest przemysł górniczy i wydobywczy, przetwórstwo przemysłowe oraz rybołówstwo. Można powiedzieć, że te trzy branże stanowią 3/4 zachorowalności na choroby zawodowe. Jeżeli chodzi o pracowników umysłowych, mamy tutaj problemy rzeczywiście z nadgarstkiem i to jest dbałość o tak zwane środowisko pracy, no i kręgosłup. Kręgosłup, brak ruchu, brak ćwiczeń. Jakkolwiek tutaj, jak widzimy, te statystyki nie pokazują, że tutaj jest ich tak dużo i one, jakby dzieci, nie odgrywają jeszcze tak istotnej roli, nie są tak częste. Natomiast dbałość, i tu jest zadanie, wielkie zadanie pracodawcy o dobre środowisko pracy i bezpieczeństwo pracy, o wygodę, ergonomiczne warunki pracy przy komputerze, bo pracownicy biurowi też są co narażeni i o tym też wiemy.